galeria twierdza, dba o swoich klientów i już dzisiaj zabiera ich na plażę. Tak, dokładnie. Dla tych, którzy nie mają możliwości wybrania się na prawdziwą plażę, taką dużą, żeby mogli poczuć smak wakacji, żeby mogli się zrelaksować, żeby mogli ewentualnie poczuć przedsmak urlopu, jeżeli gdzieś się będą wybierać. No i przede wszystkim dla dzieci, które mogą miło spędzić czas, pobawić się w piasku wspólnie. Będzie szereg animacji, malowanie twarzy, nauka tańca hula, także wszystko, co nam dzieje się na prawdziwych Hawajach, będzie się działo u nas. Co najbardziej dzisiaj tutaj Tobie się podoba? Najbardziej podoba mi się plaża, zjeżdżanie i palmy. Fajny przerywnik wakacji? Tak, bardzo. A gdzie w tym roku byłaś na wakacjach? W poniedziałek jadę do Zakopanego, potem na Słowację i chyba na jeden dzień na Węgry. Połowa wakacji, ale to nie znaczy, że koniec imprez. Naprawdę dopiero początek, bardzo dużo będzie się działo w sierpniu, plaża będzie z nami do końca wakacji, także jeżeli ktoś nie ma okazji dzisiaj, zapraszamy do końca miesiąca, będzie można śmiało tutaj się pobawić, odpocząć. Jest też organizowany konkurs, zapraszamy, jak najbardziej zachęcamy do wzięcia udziału. Trzeba tylko zrobić sobie zdjęcie na plaży, na którymś z rekwizytów, mamy kokosy, mamy leżaki, mamy zjeżdżalnie, także wszystko można wykorzystać. Zdjęcie trzeba umieścić na fanpage'u pod postem konkursowym. Dwie najciekawsze fotografie wygrywają co tydzień bony o wartości 100 zł na zakupy w Galerii Twierdza. Czy warto tutaj przyjść z dziećmi? Warto, oczywiście, że warto. Mamy tak dużo piasku, tutaj jest tyle dzieci, zabawy, tyle można się bawić w piasku. Można robić, co jeszcze, Tosia, można robić? Najbardziej nam się podoba zjeżdżalnia. Jest bezpieczna, tylko babci się pupa nie zmieściła. I wnuczka jest teraz pięknym kotkiem. Tak, jak to robi kotek? Pokaż pani. Miau. No zawstydzona jest strasznie. Włosy, fryzura już chyba typowo hawajska? Tak. Czy chciałabyś kiedykolwiek odwiedzić Hawaje? Tak, chciałabym odwiedzić. A jak myślisz, jak wyglądają Hawaje? No, na pewno. Są tam palmy, plaże, dużo plaż. I co jest najważniejsze, nie ma żadnego limitu wieku. Nie ma limitu wieku, także zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków, wszystkich do wspólnego odpoczynku, do wspólnej zabawy, bo przede wszystkim o to chodzi.